Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książkaróżala.pl. Michał Tuszyński dla Fansportu. Witam Was serdecznie prosto z konferencji przed galą Fame The Freak, a moim Waszym gościem jest Oskar Wierzejski. Witam Ciebie serdecznie. No siema. Jeden z bohaterów tego, co tutaj się działo na backstage'u, bo dziś mam wrażenie, że na backstage'u dzieje się nawet więcej niż tam na panelach i... Czekaj, bo tu był tak, Krzysztof Ryta, był też, przepraszam, był Zadora, Ryta, Polak i tak naprawdę miałeś wymianę i z Rytą, i z... Trzeciego, już nie mogę go słuchać, tego pierwszy na trzeciego na Twitterze do wszystkich dymi, z nikim nic konkretnie nie ma, a teraz się wpierdziela mi tutaj w gadkę. Chciałem się tylko zapytać tego o tą wagę przy okazji, że tu był, a że on tam gdzieś jest, gdzie nie ma kamer, to on do ciebie nie podejdzie. Jak są kamery, to on dopiero jest wyszczekany, więc to tak wygląda, nie? O takiej akcji, że Oskar Wierzejski może zawalczyć się we Freakach, słyszę od dawna. Pytanie, czy w końcu to się zmaterializuje? No ale wiesz, no ja już to pisałem też na Twitterze, że już jestem podpisany od tak naprawdę, od kwietnia jakoś, więc negocjacje z tym głupkiem Polakiem są prowadzone już od dawna, nie? Tylko, że była cisza, później on coś kombinował i tak ja co chwila słyszę, że on coś kombinuje, Artur teraz gwóźdź z nim rozmawia i tam z Rafałem i już dogadują z nim to, nie wiem, chyba to w końcu się zmaterializuje to wszystko i miejmy nadzieję, bo mam ochotę kopowe po prostu, nie? No już mnie tak ten gość irytuje, że no masakra, nie? Co cię najbardziej w adrenie Polaku? Jego morda. Nie no, mordę ma nie wyjściową, ale no ogólnie zachowanie, wiesz. Ja śledzę Freaky od początku praktycznie i to jest taka postać, co ja nie wiem, czy go ktoś lubi i myślę, że każda z tych osób, co go nie lubi, to samo by chętnie mu sokera wypłaciła w łeb. Okej, okay, dobra, wracamy do przeszłości, było tak kiedyś, ale natomiast a propos tego, co dzisiaj tutaj się działo, jedna merytoryczna rzecz, która doszła do mojej głowy, do moich uszu, ta waga, o co chodzi z tą wagą, bo tu widzę, rozumiem, że jest jakaś kość niezgody. Waga najpierw była dogadywana tam powyżej 80 kg, było wspominane, później mnie ten głupek zobaczył na żywo, obsrał zbroję, stwierdził, że 7,7, dał jakiś limit kurde zaporowy, że ja tam nie mogę powyżej iluś kilo ważyć w dniu walki. Słuchaj, już nawet na to się zgodziłem. Fajnie by było, jakby sokery dodali do tego, żebym mógł kopać i po prostu może Adrian wróci do prawdziwej swojej postaci, no nie wiem. Bo jak na razie to on w jakiejś roli jest, chyba dalej jest tym jokerem, nie wiem. Czekaj, to my zobaczymy Ciebie w MMA? No tak, no tylko MMA. Ja, wiesz co, no jesteśmy w Fame MMA, bijmy się na zasadach Fame MMA. Rozumiem, chociaż wiesz, że często jest tak, że na karcie walki jest więcej walk typowo stójkowych niż tych w MMA. Ale ze mną mało osób weźmie tutaj w tej federacji walkę w stójce, a mnie też nie interesują walki typowo sportowe, tylko z takimi kapiszonami jak Polak, nie wiem, jest paru takich, co by się znalazło, co można by było zdzielić. I myślę, że taki cel jest najlepszy, bo nie chcę ani sobie, ani ludziom, którzy to oglądają, wiesz co, zamulać, tylko trzeba robić fajerwerki, a fajerwerki są zawsze jakieś frika, nie sportowa, nie? To prawda. Słuchaj, przegadaliśmy to. No. Mam pięściarza obok siebie. To pogadam trochę o boksie z tobą, słuchaj. To, co wydarzyło się w Paryżu, szeroko rozumiane, bo mówię o kobietach i o facetach. Facetom może nie poszło, ale mówi się, że o tym, że ta robota może w końcu przynieść efekty. Szeremeta, wiadomo, medal. Jest gdzieś światełko w tunelu dla polskiego boksu? Nie wiem. Szczerze? Nie, no nie, no nie. No, fajnie, że dziewczyna zdobyła medal, ale nie mówię o boksie damskim, bo boks olimpijski damski u nas jest na naprawdę wysokim poziomie. Jak to popatrzysz, Wójcik, tam Rygielska, tak, te dziewczyny wszystkie, one zdobywają medale. Masz wśród juniorek też dobre dziewczyny. Ja tam się nie interesuję za bardzo damskim boksem, ale widzę, że one robią medale. W boksie tym męskim no jest ciężej, ale to też jest, wiesz co, te inne kraje są przed nami jakieś 15-20 lat, jeżeli chodzi o ten boks, nie? Tak mi się wydaje, że u nas to wszystko się zatrzymało na tych latach 80. Jest cały czas teoria, że te lata 60., 70., 80. były u nas najlepsze i trzeba tą metodą szkoleniową iść i to chyba się zatrzymało na tym. Nie wiem, bo dawno w boksie olimpijskim siedziałem na kadry, też dawno nie jeździłem, bo jak byłem juniorem, ostatni raz na kadrze byłem. Nie wiem, jak to teraz wygląda, ten system szkoleniowy, no ale trochę to wszystko kuleje. Mamy dobrych chłopaków, jest materiał, ale jakoś się przebić nie można, nie? Kiedy ja Cię zobaczę w boksie i czy zobaczę w ogóle? Na razie nie. Nie chce mi się.
Zraziłeś się w ogóle do tego zawodowstwa w Polsce? Nie chodzi o to, że się zraziłem, tylko po prostu ja jestem taki, że ja muszę coś robić, wiesz co, coś nowego musi się dziać u mnie w życiu. I wiesz, ja lubię boks, kocham boks, zawsze będę boksu dziękował za to, że jestem tu, gdzie jestem i w ogóle co mogę robić. No ale boks się dla mnie skończył i ja patrzę też w przyszłość. Widzę, że boks w Polsce zawodowy szczególnie leży i będzie leżał z roku na rok. Jeżeli ktoś nie wejdzie tutaj z jakimś potężnym budżetem, mocnymi walkami i mocnymi galami, to ja coś czuję, i mocną promocją szczególnie, bo to też leży u nas, to ja coś czuję, że to może być słabo, nie? Zobacz sobie na ostatnie gale w polskim boksie. Tam w ogóle ludzi nie ma na tych galach. To wszystko polega na zawodnikach, którzy, wiesz co, takich typowo... Tak zwani lokalni bohaterowie. Tak, lokalnych bohaterów wszystko się opiera i oni tam sprzedają jakieś bilety. Byłem na gali w Dzierżoniowie rok temu, zresztą ty byłeś chyba też wtedy. No to gdyby nie ja, gdyby nie tam chłopaki z Wrocławia, to reszta chłopaków, wiesz, mało biletów sprzedała. Gdyby nie ci lokalni zawodnicy, to gala w Dzierżoniowie by była lipa, nie? Ja pamiętam, jak ja podpisałem kontrakt zawodowy, byłem... Moja pierwsza gala zawodowa, Tymeksowa, co byłem, to była właśnie, oglądałem w Dzierżoniowie. Była pełna hala, wtedy był huk, jak nie wiem, i później widziałem, że z roku na rok coraz to maleje to wszystko. I ja widzę, że ludzie po prostu odbijają od tego boksu, bo są inne zainteresowania, typowo freaky, MMA, wiesz, takie rzeczy, nie? Boks tak już nie fascynuje ludzi, jak kiedyś fascynował. Jednak mamy... W Polsce, słuchaj, nie? Wiesz, w Wielkiej Brytanii, na zachodzie już tam Anglia, już pomijającym Anglii, nie? Francja i tak dalej, to wszystko jednak żyje. Słuchaj, ja nawet jak na ligę w Czechach jeździłem amatorską, chłopie, to tam się przejść nie dało, tyle ludzi przychodziło. Oni tam... Ale to tam też inny mental jest tych ludzi, wiesz. Oni przychodzą i się bawią tym boksem, a u nas przychodzą, żeby się napierdolić na tą galę i nie wiem, kurwa, co oni tam robią. Większość tych osób, co ja zauważyłem, co przychodzi na tę galę, to albo siedzi na VIP-roomie, albo na palarni stoi i pali szlugi i opowiada o życiu, nie? Gorzkie słowa, ale jest w nich dużo prawdy. Dobra, wracając do tego świata, na tej czarnej liście, w tym świecie Oskara Wierzyńskiego na pierwszym miejscu jest, wiadomo kto, Adrian Polak. A kto zajmuje kolejne miejsce na podium? Kto jest tam w kolejce do wyjaśnienia? No jak na razie to Ryta się wysuwa na drugie miejsce. Ale ja nie chciałbym tej k***ować walki, bo to tylko tak chodzi od konferencji do konferencji, od programu do programu i szuka zaczepki z każdym. Zaczyna do zadymy na Twitterze. Zombiego zaczepia. On wszystkich zaczepia, a wychodzi na to, że no widzisz, dostaje gdzieś na ściance od kogoś w łeb. No, chyba od Zadory, nie? Od Zadory dostał w łeb. No. Ja też jak Oskar Wierzyński rzucał dziś w stronę Krzysztofa Ryty, to słuchajcie, poleciało na moje plecy. Chyba już nie wytrzymałem, chciałem krzesełkiem przy... Dobrze, chłopaki mnie złapali. Dobrze, że to nie było krzesło dla mnie. Tym krzesełkiem, tym serio. Czekamy na debiut, mam nadzieję, że wkrótce. No, wkrótce. Dobra, bardzo dziękuję, słuchajcie, tyle Oskar Wierzyński, dzięki. Trzymaj się, dzięki.